Nie wolno było za płot ani krok postawić. W 1939 roku wojna wybuchła we wrześniu, ja jeszcze pamiętam. A ja urodzono w 25. No to tyle miało. W 25 ja urodzono, a w 39 wybuchła wojna. No i zaraz przyjechali tu, mierzali. Pierwsze brali takie głębokie, tak jak studnio, tak może za 3 metry. To byli Niemcy cywile. Taki to bez łoka, to bez palca, to stare, takie chodziakie. No to brali takie, co to studni będą wybierać, czy co, ale tu kawałek dali też, kawałek, oni teren badali. Jak zbadali teren, to potem wiedzieli, jakie fundamenta brać. A to były równie, tu była równina, to było kurzyce, to było mokro. Jego piernik weź. A potem zaczęli budowę, no to tak, brali fundamenta, rok, dzień lot. Nie było, że niedziela, ani że zmiana. Jak brali te fundamenta, ziemia zamarznięto, to łóżko drgało w chałupie, bo bliźnieńko przecież. No i w lecie skończyli, zasiali trawą, ogrodzili siotą, jakby chciały krowy tam paść na tym naszym polu, co nie zajęło tym bunkrem, to my musieli dostać przepustkę. Widziałamy go na zdjęciu. Pewnie z tego, w ten pociąg taki przyjechał bogaty, to my się spodziewali, że coś jest, kiedy taki bogaty pociąg. To my byli wtedy wysiedlone, tam dali we wsi. I zdjęcie potem Niemiec nam pokazował tam w tym domu, co mój mąż pochodzi, albo na drugiej stronie, co marszałek teraz był. A tak to pokazował zdjęcie moim szwagrom. Widzicie, go to był Hitler. Go dali, że 3 miesiące. Może, bo to załoszczenie było bardzo. Tak my musieli chodzić, jak kozali. Bogu dzięki, nie było żadnego wypadku. Ludzie byli dobre. Nic nie robili na despet. Nikt się nie pchał, nic nie robili. No i cichuteńko, ani nikogo nie wzięli, ani nie zabili. Bo potem tu było wojsko. Tu były baraki 3 i było wojsko. No to jak już ta partyzantka tak to tam, no to by tak siedziały, ale nie wiedziałem, co się dzieje. Nareszcie go dają te Niemcy, co są, że będą odjeżdżać. Ludzi z całej wsi do tych baraków, z całej wsi. To, który był dobry, to dwie czasy nie takie, jak teraz to sobie kupisz, co chcesz. To dołu znajomemu, czy jako miednicę, czy łopata, czy śniechówkę, to i to było za nie wiem co, bo nie kupił tyle, no to co było? To dołu, a który był taki prawdziwy, nie wiem, to potrzaskał, a nie jadł. No i za chwilę odjazd, samochody te okrople wojskowe. Wyszczelili parę razy w górę. No to my się poprzelękały. No poszliby. Pewnie zebrało się nas 15. Wzięli my se latarnie. Dobrze, że my se wzięli 2, bo ja bym wzięli ta jedna. Zgasła, to by było umarł w butach. A tak my se wzięli 2 latarnie normalne na naftę. I poszliby. I tam my wleżli po drabinie, tam była żelazna drabina i tam my wlazły do dołów. Jak tor kolejowy był po jednej stronie, a po drugiej stronie tej izby, tam była ta dziura i my wlazły. I szły my, ale oni skurcze byki, jak odjeżdżali, puścili wodę. Puścili wodę i nie było dali wejścia, żeby my wyszły na drugą stronę gościńca. Ja tam nie przeszła, bo się było obojąco. Nie było, ale chłopaki to były. Zeszło się poróz ze wsi,
gasicieli latar, to i takie bateryjki. I jak to mógł? No bo ciekawe było widzieć każdy, co tam jest, nie? A tam nic nie było. Rury, bo to po nowogrzonie było. Tu. Ja nieraz teraz poproszę tak Boga, żeby teraz chwileczkę przeszło tak, żeby wyznali ludzie to, co my byliby inni.